oglądany w ponad 50 krajach świata, wzbudzający skrajne emocje, zmieniający ludzkie życie, Moment Prawdy. I już w Polsce. Często czujemy, gdy ktoś bliski kłamie, ale rzadko mamy odwagę zapytać, jaka jest prawda, czekając na jego pierwszy krok. Nasi uczestnicy dobrowolnie siadają na tym krześle i szczerze pragną odpowiedzieć na 21 pytań ze swojego życia. Potrafią przyznać się przed swoimi bliskimi, a przede wszystkim przed samym sobą, do swoich największych słabości. W naszej grze podziwiamy i nagradzamy odwagę, ponieważ każdy z nas zdaje sobie sprawę, jak trudno jest zrobić właśnie ten pierwszy krok. Krok, który zaczyna się z chwilą podjęcia decyzji, by przeżyć swój moment prawdy. Trudno powiedzieć, kiedy zaczyna się nasza gra. Nie wiadomo, czy jest to moment podjęcia decyzji o udziale w programie, czy udzielenie odpowiedzi na pytania stawiane podczas badania wykrywaczem kłamstw. Tak samo trudno powiedzieć, kiedy się kończy. Słowa, które tu padają, potrafią zmienić ludzkie życie. Poznajmy uczestnika, który zdecydował się na swój moment prawdy. Artur Piotrowski ma 27 lat. Mieszka w Tychach. Jest inżynierem mechaniki i budowy maszyn. Od niedawna jest mężem miłości swojego życia, Karoliny. Szczyci się bardzo wysokim ilorazem inteligencji. Dla potrzeb programu Artur został poddany badaniu wykrywaczem kłamstw. Analiza zapisu wykrywacza kłamstw rejestrującego reakcję organizmu pozwoliła stwierdzić, kiedy odpowiadał zgodnie z prawdą, a kiedy kłamał. Artur odpowiedział na ponad 100 pytań dotyczących jego życia, z których do programu wybraliśmy 21. Powitajmy w studiu Artura Piotrowskiego. No zepnij sobie marynarkę, czuj się swobodnie. Dziękuję. Decyzję podjąłeś sam? Sam. Długo musiałeś przekonywać swoją rodzinę, bliskich? Nie. Ale rozmawialiście o tym? Rozmawialiśmy. Mają świadomość tego, że mogą się o tobie dowiedzieć ciekawych, czasami nieprzyjemnych rzeczy? Są bardzo ciekawi. Przygotowywaliście się w jakiś sposób do tego programu? Nie. Całkowicie spontanicznie. Poznajmy w takim razie twoich bliskich. Kto jest z nami w studiu? Ania, siostra brata. Grzegorz, żona powiedziała, że to mój syn. Uwierzyłeś, co było zrobić. I? Karolina, jestem żoną Artura. Przypomnę ci zasady programu. W programie 21 pytań podzielonych na 6 etapów. W pierwszym etapie 6 pytań. Jeśli nie skłamiesz, wygrasz 5000 zł. Drugi etap to 5 pytań, do wygrania 15000 zł. Za każdym razem o jedno pytanie mniej. Pytania będą coraz trudniejsze, coraz bardziej osobiste, ale rośnie stawka. 15, 30, 75, 125 i jedno pytanie za 250 tysięcy. Czy wyznaczyłeś sobie jakąś granicę, do której chciałbyś dojść? 75 tysięcy. Tak? Tak. To jest ten cel? Tak. Czy możemy rozpocząć pierwszy etap? Bardzo proszę. Przypomnę, pierwszy etap, 6 pytań do wygrania 5000 zł. Czy boisz się tego, że w tym programie mogą wyjść na światło dzienne twoje intymne sprawy? Czy boisz się? Nie boję się. A nie boisz się, co ludzie powiedzą? Ja mam nadzieję, że nikt sobie niczego złego o mnie nie pomyśli, szczególnie w pracy. Wszystkie twoje odpowiedzi zweryfikowaliśmy na wykrywaczu kłamstw i wiemy, która odpowiedź jest prawdą, a która jest fałszem. Wiemy to na pewno. Pytanie pierwsze. Czy to prawda, że nie myjesz okien, ponieważ wstydzisz się, że sąsiedzi cię zobaczą?
Czy to prawda, że twoja żona jest twoją jedyną partnerką seksualną? Czy gdyby twoi rodzice byli ciężko chorzy, pozwoliłbyś na eutanazję? Czy kiedykolwiek podnieciłeś się masując mężczyznę? Pytanie pierwsze. Czy to prawda, że nie myjesz okien, ponieważ wstydzisz się, że sąsiedzi cię zobaczą? Tak, to prawda. Ta odpowiedź to prawda. Artur, mycie okien to wstyd? Nie, no to jest zajęcie raczej dla kobiety. Tak mi się przynajmniej wydaje. Karolino, co ty na to? No zgadza się, ja nie będę go zmuszała. Chociaż przyznam, że jest to bardzo uczynny człowiek, ale do okien nie będę go zmuszała na pewno. I słusznie. I tak został wychowany właśnie, że okien w domu mężczyzna nie myje? Nie. Jak może? No nie, od tego nie są wierzę. Kobiety. Aniu, tak jest w porządku? Jest w porządku. Karolino, jak długo jesteście małżeństwem? Minęło już 7 miesięcy. Już 7 miesięcy. A jak długo się znacie? Ponad 6 lat. Myślisz, że dobrze znasz Artura? Myślę, że tak. Pytanie drugie. Czy to prawda, że w szkole nigdy nie lubiłeś historii, ponieważ według ciebie nie ma sensu przejmować się tym, co było? Tak. Ta odpowiedź to prawda. No ale przecież nie wszystko z przeszłości da się zapomnieć, wymazać. Zgadza się, ale jestem inżynierem i staram się patrzeć do przodu. Ścisły, techniczny umysł? Tak. Ile raz inteligencji? 126. Nieźle. Prawie jak Doda. Dziękuję. A propos pamięci, pamiętasz dzień swojego ślubu? Tak. Moment, w którym poznałeś Karolinę? Też. Dość dobrze. Tak jakby to było wczoraj. Powiesz nam, jak to było? Spotkaliśmy się na kursie tańca, na którym byłem całkiem przypadkiem. Zaczęliśmy tańczyć i tak już tańczymy dalej. I tak zostało. Pamiętasz, co wtedy czułeś? Wtedy byłem spokojny o przyszłość, bo wiedziałem, że to ta osoba. Tak od razu, po prostu. Pytanie trzecie. Czy to prawda, że smarowałeś sobie oczy cebulą, aby dowiedzieć się, jak to jest, kiedy się płacze? Tak. Ta odpowiedź to prawda. A tak sam z siebie nigdy nie płakałeś? Nie zdarzyło ci się? Nie pamiętam takiej rzeczy. Chyba nie. Czy generalnie taka jest zasada w rodzinie, że mężczyźni nie płaczą? Płacą, stary płacze. A młody? A młody nie. Twardziel? Twardziel. No ale gdzieś tam pewnie w środku głęboko przeżywa, tylko nie potrafi tego uzewnętrznić. Tak to może być? Tak to może... raczej chyba nie. No twardy jest, odporny na ból. A jaki ma charakter? Dość wrażliwy, ale i uparty. Pytanie czwarte. Czy potrafiłbyś donieść na kolegę z pracy, gdybyś miał pewność, że dzięki temu zdobędziesz awans? Nie. Ta odpowiedź to prawda. Dziękuję. Dostałeś brawa. Odpowiedziałeś na 4 pytania. Jeszcze 2 w tym etapie. Na razie wszystko idzie ok. Nie było trudnych pytań chyba. Nie, myślę, że jest dobrze, a będzie lepiej.
trudne pytania mogą się pojawić. I jeśli takie pytania będą, a nie chcielibyście usłyszeć odpowiedzi, tutaj mamy specjalny przycisk bezpieczeństwa. Wystarczy przycisnąć, jeśli nie będziecie chcieli usłyszeć odpowiedzi. Ja zapominam o pytaniu, nie ma odpowiedzi w to miejsce. W miejsce tego pytania będzie inne pytanie, może być trudniejsze. Ten przycisk jest jednorazowy. Tylko raz można użyć go w trakcie programu. Czym się zajmujesz? Gdzie pracujesz? Jestem inspektorem na kopalni. Lubisz swoją pracę? Lubię. Pytanie piąte. Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że gdybyś był pilotem, miałbyś większe powodzenie u kobiet? Tak. Ta odpowiedź to prawda. Karolina, chyba się cieszysz, że twój mąż nie jest pilotem. Tak, zgadza się. Za mundurem panny sznurem. Podobno, także. Ale też chyba masz mundur. Na razie tylko roboczy. Ten właściwy mundur jeszcze się szyje. Opowiedz mi o tym, jak mieszkacie, jak jest w domu, jak sytuacja domowa wygląda. Na razie mieszkamy z rodzicami, ale jesteśmy w trakcie remontowania mieszkania swojego. Mieszka się bardzo fajnie. Pytanie szóste. Czy uważasz, że miejsce żony jest w domu? Tak. Ta odpowiedź to prawda. Karolino, zgadzasz się z tym? Klatki chcę. Ja się z tym nie zgadzam. Wiem, że takie jest zdanie Artura. Wielokrotnie powtarzał mi to, że marzy o tym, że jak przyjdzie z pracy do domu, to czekam na niego z gotowym, ciepłym obiadem. Jednak ja mam nieco inny pogląd. Nie umiesz gotować, tak? Może jeszcze nie rozwinęłam skrzydeł, tak bym to powiedziała. To jest kwestia wychowania? Tak w domu zawsze było? Nie. Ja byłem otwarty, że żona może powinna nawet pracować i obracać się w towarzystwie. To skąd mu się to wzięło? Nie wiem, może zazdrosny? Nie, to nie tak. Ważna i dobra informacja. Odpowiedziałeś szczerze na 6 pytań. Zakończyliśmy pierwszy etap. Wygrałeś 5 000 zł. Czy gramy o 15 tysięcy? Tak. Rozpoczynamy drugi etap. W drugim etapie 5 pytań do wygrania 15 tysięcy złotych. Gramy? Gramy. Już wiem, że z Karoliną jesteście małżeństwem od 7 miesięcy. Kto zrobił pierwszy krok, jak się poznawaliście? To było w czasie lekcji tańca, tak? Z moich interpretacji wynika, że to Karolina. A ona widzi to troszkę inaczej. To jak było? Według mnie to Artur podszedł do mnie pierwszy i poprosił do tańca. Pytanie siódme. Czy to prawda, że twoja żona jest twoją jedyną partnerką seksualną? Tak. Ta odpowiedź to prawda. Bez komentarza. Dziękuję. Pytanie ósme. Czy to prawda, że nie uprawiałeś seksu przedmałżeńskiego, ponieważ bałeś się, że każdy stosunek zakończy się niechcianą ciążą? Tak. Ta odpowiedź to prawda. To trochę niewyedukowany w tej dziedzinie. Pytanie dziewiąte. Czy
Czy twoja żona jest kobietą, o której zawsze marzyłeś? Tak. Ta odpowiedź to... kłamstwo. Tak wykazały wyniki badań wariografii. Rozumiem. Trudno mi dyskutować z twoimi marzeniami, komentować je. Ja jestem bardzo szczęśliwy i wydaje mi się, że to było oczywiste. Ale może kiedyś miałeś inne marzenia, inne wyobrażenie. Tak mogło być. Może nie, inaczej wyobrażałeś ja raczej, sobie. Raczej czekałem do końca na tą jedyną. I doczekałeś. Tak. I to jest najważniejsze. Ja też tak uważam. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Zapraszam do rozmowy. Kiedy usłyszałam to pytanie, pomyślałam sobie, a, to jest pewne, nie ma się co martwić, idziemy dalej. Nie wiem dlaczego tak wyszło, ale uważam, że jesteśmy dobrym i szczęśliwym małżeństwem, także nie przejmuję się tym. Nie, absolutnie nie będę się tłumaczył w domu. Wszystko jest dobrze, żona mnie zna, będzie dobrze. Nasz program nie jest zwykłą grą. Aby go wygrać, nie wystarczy znać odpowiedzi na 21 pytań. Ponieważ nie nagradzamy tu wiedzy, lecz uczciwość i odwagę, by stanąć ze swoją prawdą twarzą w twarz. A to nie udaje się każdemu. Poznajmy następnego gracza. Mariusz Konopa ma 22 lata. Mieszka w Kraśniku. Studiuje fizjoterapię, a zawodowo pracuje jako masażysta. Lubi mecze piłki nożnej, na które jeździ z siostrą Martą. Przed programem Mariusz został poddany badaniu wykrywaczem kłamstw. Analiza zapisu wykrywacza kłamstw rejestrującego reakcję organizmu pozwoliła stwierdzić, kiedy odpowiadał zgodnie z prawdą, a kiedy kłamał. Mariusz odpowiedział na ponad 100 pytań dotyczących jego życia, z których do programu wybraliśmy 21. Witamy w momencie prawdy. Mariusz Konopa. Dzień dobry. Witamy. Zapraszam. Trzeba sporo odwagi, żeby wziąć udział w tym programie. Zgadza się, trzeba mieć troszkę odwagi. Czy są takie pytania, które usłyszałeś w czasie badania wykrywaczem kłamstw, których zdecydowanie nie chciałbyś usłyszeć w tym programie? Może by się znalazło dwa pytania, ale jestem osobą młodą, to znaczy nic nie mam tak aż bardzo do ukrycia. Czyli dasz radę? Myślę, że dam. Nie zagwarantuję ci, że tych pytań nie będzie. Wiem. Przypomnę, na czym polega nasz program. 21 pytań podzielonych na 6 etapów. W pierwszym etapie usłyszysz 6 pytań. Jeśli nie skłamiesz, wygrywasz 5000 zł. W drugim etapie 5 pytań, do wygrania 15000 zł. Kolejne pytania, kolejne etapy o jedno pytanie mniej. Pytania są coraz trudniejsze. Do wygrania jest 30, 75, 125 i 250 tysięcy złotych. Tyle możesz wygrać. W studiu wspierają cię twoi bliscy. Tak, zgadza się. Poznajmy ich. Nazywam się Marta, jestem siostrą Mariusza. Elżbieta, mama Mariusza. Łukasz, kolega Mariusza. Jacek, przyszły szwagier Mariusza. Wiemy, że jesteś masażystą, studiujesz również. Tak. Mieszkasz z rodzicami? Tak, mieszkam z rodzicami. Masz narzeczoną dziewczynę, sympatię? Nie mam, ja mam koleżanki. Czy możemy rozpocząć pierwszy etap? Tak, możemy. Pierwszy etap, 6 pytań, do wygrania 5000 zł. Pierwsze pytanie. Czy chciałbyś być Jamesem Bondem? Tak. Ta odpowiedź to... prawda. Dlaczego? Co ma Bond, czego ty nie masz? Sherlock Bond?
jesteśmy prawie na równi. Muszę jeszcze popracować nad różnymi tam rzeczami, ale to jest dla mnie. Ale wiesz, zwykle Bond jest otoczony wianuszkiem pięknych kobiet. Może to zgadza się, zgadza się, tak. Ja też nie narzekam. Pytanie drugie. Czy oblewasz się rumieńcem, gdy jakaś kobieta za długo na ciebie patrzy? Tak. Ta odpowiedź to... prawda. A to znaczyłoby, że jesteś nieśmiały. Zależy jakich przypadkach. No nie ułatwiasz mi dotarcia do prawdy. No dobrze, ale zawód, który wykonujesz... Tak. No jest, powiedziałbym, zawodem bezpośredniego kontaktu. Zgadza się, muszę być otwartą osobą. No właśnie. Rozgadaną, dlatego że osoby, które przychodzą na maszę, na masaż, są różne. Czasami potrzebuję tej pomocy drugiej osoby, chociażby porozmawiać. No właśnie, a klientki nie narzekają na to, że jesteś zbyt nieśmiały? Klientki? Trzeba by się je zapytać, ale związane z tym, co mi opowiadają, to nie. Czują do mnie zaufanie. Czy masz jakieś nieodkryte talenty? Nieodkryte talenty, tak? Uzdolnienia? Predyspozycje? Predyspozycje. Bardzo lubię się zajmować sportem. Grać w koszykówkę. Ale na razie koszykówka zanikła, dlatego że mój klub się po prostu rozpadł. Pytanie trzecie. Czy uważasz, że byłbyś znakomitym prezenterem telewizyjnym? Tak. Ta odpowiedź to... prawda. To co, zaliwiamy się? Nie, jeszcze troszkę czasu. Potrzeba mi. Wiesz, dałbyś mi szansę wygrania 250 tysięcy. Muszę się uczyć od najlepszych. Dziękuję. Na razie nie miałeś chyba większych problemów z odpowiedziami, chociaż wyglądasz na trochę zdenerwowanego, prawda? Troszeczkę jest trochę tremy, bo pierwszy raz w telewizji, ale myślę, że dam sobie radę. Kiedyś musi być ten pierwszy raz. Owszem, owszem. Później może być troszkę gorzej. W związku z tym macie przycisk bezpieczeństwa. Jeśli nie będziecie chcieli usłyszeć odpowiedzi na jakiekolwiek pytanie, proszę przycisnąć. Tego pytania nie będzie, nie będzie odpowiedzi. W to miejsce będzie inne pytanie, być może łatwiejsze, a może trudniejsze. Przycisku można użyć tylko raz w czasie programu. Przypominam Tobie i przypominam Państwu, że przed programem wszystkie pytania sprawdzaliśmy na wykrywaczu kłamstw. Stąd wiemy, które pytanie, która odpowiedź na pytanie jest prawdą, a która fałszem. Elu, do kogo Mariusz jest bardziej podobny? Do ciebie czy do męża? Czyje cechy charakteru przyjął? Moje. A jakie to cechy? Może taki spokój, mimo jakichś różnych sytuacji. Opanowanie. Pytanie czwarte. Czy to prawda, że mówisz o swoim ojcu Gosposia? Tak. Ta odpowiedź to... prawda. Gosposia? Nie gospodarz? Gosposia, bo mój tata bardzo dobrze gotuje. I zastępuje czasami moją mamę w gotowaniu. To prawda? Tak, prawda. I co, jeszcze sprząta? I... jeżeli jest taka potrzeba, nawzajem pracujemy razem. Uzupełniamy się we własnym domu. Pytanie piąte. Czy uważasz, że twój ojciec jest pantoflarzem?
Nie. Ta odpowiedź to... prawda. Czyli to jednak tata rządzi w domu. Można tak powiedzieć, że tata. Czy któreś z twoich rodziców miało wpływ na wybór twojego zawodu? Czy sugerowali ci, rozmawiali z tobą, czy to była twoja decyzja? To była moja decyzja. Podjąłem ją z konsultacją po prostu z mamą, co nas sądzi, ale nie ma wpływu. Dlatego, że po prostu jak czegoś się nie lubi robić, to nie ma tego sensu robić dalej. Czyli ty lubisz to, co robisz? Tak, zgadza się. Co najbardziej lubisz w swoim zawodzie? Co najlepiej? Pomagać drugiej osobie. Dla mnie to jest zaszczyt po prostu osoba, która przychodzi i mówi, że lepiej się czuje na przykład po masażu. To jest dla mnie plus, że ja mogę tej osobie pomóc. Pytanie szóste. Czy kiedykolwiek wykonując masaż dotykałeś swoją klientkę z podtekstem erotycznym? Tak. Ta odpowiedź to... prawda. Czy myślisz, że twoje pacjentki mogą mieć świadomość tego? Tak, mogą być świadome. Wychodzą zadowolone? Myślę, że tak, bo powracają do mnie. Odpowiedziałeś na szóste pytanie. Zakończyliśmy tak. Pierwszy etap. Wygrałeś 5000 zł. Czy chcesz grać dalej? Tak, chcę. W drugim etapie 5 pytań do wygrania 15000 zł. Pytania będą trudniejsze, bardziej osobiste. Masz tego świadomość? Tak. A zatem rozpoczynamy drugi etap. 5 pytań, 15000 zł do wygrania. Jak wyglądają twoje kontakty, wzajemne relacje z siostrą? Siostrą? Dobre mamy kontakty. Związane teraz, że wyjechała, to jeszcze bardziej mamy jakąś wspólną więź, ale dzwonimy do siebie. A gdzie siostra jest? Siostra jest obecnie w Szczecinie. Mamy wspólne kontakty, mamy swoje problemy, razem czasami płaczemy, śmiejemy się, razem podróżujemy. Dobre ksiądz z bratu, chociaż muszę powiedzieć, że czasami są zgrzyty. Wiadomo, jak to jest między siostrą a bratem. Tak to właśnie jest? Tak, tak. Pytanie siódme. Czy jesteś zazdrosny o narzeczonego swojej siostry? Tak. Ta odpowiedź to... prawda. Chcesz dodać coś do tego? Nie. Domyślałaś się, że tak może być? Domyślałam. A skąd to się bierze? Raczej bardzo żydzi z sobą jesteśmy. Dużo czasu przed wyjazdem spędzaliśmy ze sobą, pomagaliśmy sobie nawzajem. No i chyba dlatego. On jest młodszym moim bratem. To też z tego. Czyli twój partner trochę zajął miejsce, tak? Troszkę, no na pewno. Ja przedtem miał Mariusz. W tej chwili mieszkasz z mamą. Tak, z mamą i z tatą. Z mamą i z tatą. Często rozmawiacie? Tak, często. O wszystkim? O wszystkim. Tak to jest? Tak, zgadza się. Pytanie ósme. Czy są tajemnice, o których nie mówisz mamie, bo boisz się, że straciłaby o tobie dobre zdanie? Nie. Ta odpowiedź to... prawda.
To dobra informacja. Twój syn nie ma przed tobą tajemnic. Tak. Cieszysz się z tego? Bardzo. Jestem zadowolona. Mama jest twoim najbliższym przyjacielem? Tak. Mama, tata i siostra. W tej chwili nie masz partnerki? Nie, nie mam. Chodziłeś z jakąś dziewczyną? Miałeś narzeczoną dziewczynę? Chodziłem z dziewczyną, ale to nawet nie mogę powiedzieć, że to chodzenie. No. Bardziej spotkanie koleżeńskie, które trwało bardzo krótko. Pytanie dziewiąte. Czy zgodzisz się ze stwierdzeniem, że gdybyś nie mieszkał z mamą, twoje życie erotyczne wyglądałoby zdecydowanie lepiej? Tak. Ta odpowiedź to prawda. Prawdziwy. No to może warto pomyśleć o wyprowadzce. Tak, zgadza się. Myślę nad tym. A najlepiej to w swoim domu, wiadomo. Z mamą, no właśnie, a co cię trzyma w domu? W domu co mnie trzyma? Nic mnie nie trzyma w domu, ale mam po prostu gotowane, uprane. Wszystkie dobre rzeczy po prostu. Nie mogę tego oszukiwać. Wygodnictwo. Pytanie dziesiąte. Czy twoja mama jest twoją najlepszą przyjaciółką? Tak. Ta odpowiedź to prawda. Czyli to jednak mama. Tak. Wykrywacz kłamstw, badania, analiza twoich odpowiedzi. Potwierdziła to, co powiedziałeś, że to właśnie mama jest twoją najbliższą przyjaciółką. Pytanie jedenaste. Czy oddałbyś swoją mamę do domu starców, gdyby potrzebowała całodobowej opieki? Tak. Ta odpowiedź to prawda. Teraz chciałbym cię prosić, żebyś coś do tego dodał. Co mogę do tego dodać? Po prostu sam pracuję z takimi osobami, które rodzina pozostawiała. I mogę stwierdzić to, że ja rodziców kocham. I obojętnie w jakich przypadkach się znajdę, to i tak będę ich kochał i odwiedzał. A różnie po prostu bywa w życiu. Na przykład jak ja się wyprowadzę z domu, to kto dano taką osobę będzie po prostu opiekował się. A tam mają stałą opiekę, na przykład w domu opieki społecznej. No właśnie. Dlatego to byłoby lepiej, ja jako młoda, energiczna osoba, pracująca i dalej sobie układająca życie, będzie najlepiej, jak na przykład moja mama by była w takim. Czyli sądzisz, że takie rozwiązanie byłoby najlepsze? Tak, w takiej sytuacji dla twojej mamy. Tak. Elu, jak przyjmujesz słowa, które powiedział twój syn? No na pewno, gdybym została sama i z jakimiś jeszcze chorobami, to byłoby to dobrym rozwiązaniem. Ta odpowiedź cię nie zaskoczyła? Nie. Nie zszokowała? Nie, bo ja też pracuję w służbie zdrowia, więc widzę różne przypadki i różne problemy. A może w tym okresie starszym są różne choroby, więc
i problemy wtedy. Życzę wam, żeby do takiej sytuacji nigdy nie doszło. Dobra informacja jest taka, że wygrałeś 15 tysięcy. Dosyć. 15 tysięcy to sporo. Sporo pieniędzy. Czy chcesz grać dalej? Czy chcesz wziąć 15 tysięcy i zakończyć swój udział w Momencie Prawdy? Posłuchajmy twoich bliskich. Co Mariusz powinien zrobić? Siostro. Decyzja należy do niego. Nie wiem, jak się czuję na siłach. Ale powinien spróbować. Mama? No, chyba na pierwszy raz to mógłby już skończyć grę. Wystarczy? Tak, wystarczy. Mhm. No i panowie. To jest zabawa, pamiętaj. Wiem o tym. To jest zabawa? Przyjechałeś się to dobrze pobawić, nie po kasę. Naprawdę tak myślisz? Tak. Mówimy o ważnych rzeczach. Rzeczach, które mogą sporo namieszać i sporo zmienić w życiu. Nie ma nic do ukrycia. Czy myślisz, że on wygląda na gościa, który świetnie się bawi? Jak wszystko pójdzie dobrze, on się będzie później dobrze bawił. A jak pójdzie źle? Też da radę. Myślę, że powinien grać dalej. Mariusz, decyzja oczywiście należy do ciebie. Czy chcesz grać w trzecim etapie? No to skończ grę. Skończmy go. Jak się czujesz na siłach? Gram dalej. Rozpoczynamy trzeci etap. Cztery pytania do wygrania 30 tysięcy złotych. Wygląda na to, że jesteście bardzo zżytą rodziną. Jesteście blisko siebie, mimo że siostra jest dosyć daleka. Tak. Dobre kontakty z siostrą? Tak, mamy dobre kontakty. Szczere rozmowy z rodzicami? Tak. Pytanie 12. Czy gdyby twoi rodzice byli ciężko chorzy, pozwoliłbyś na eutanazję? Tak. Ta odpowiedź to... prawda. Myślę, że konieczny jest komentarz. Jest taka sprawa, że związane z zdrowiem rodziców i innych po prostu ludzi jest bardzo ważne. Na to bym pozwolił, dlatego że przeprowadzamy takie rozmowy nawet w domu. Czasami mówią coś o tym w telewizji, rozmawiam. Dlatego że eutanazja jest związana z tym, żeby dany człowiek się nie męczył z dalszym rozwojem i męką. Pytania są trudne. Ja bym skończyła już. Możesz się wycofać w każdym momencie. Przed zadaniem przeze mnie kolejnego pytania. W tym etapie, w trzecim etapie, zostały jeszcze trzy pytania. Czy chcesz grać dalej? Tak, gram dalej. Pytanie 13. Czy wystąpiłbyś w filmie porno, gdybyś miał pewność, że nikt z twoich znajomych nie dowie się o tym? Czy kiedykolwiek podnieciłeś się masując mężczyznę? Pytanie 13. Czy wystąpiłbyś w filmie porno, gdybyś miał pewność, że nikt z twoich znajomych nie dowie się o tym?
Tak. Ta odpowiedź to... prawda. To jak to się ma do twojej wstydliwości i tego zaczerwienienia, jak kobiety na ciebie patrzą? To zależy, w jakim przypadku, w jakiej sytuacji kobiety na mnie patrzą. Tam są różne sytuacje i różne spojrzenia kobiet. To prawda. Pytanie 14. Czy kiedykolwiek podnieciłeś się masując mężczyznę? Nie. Ta odpowiedź to... kłamstwo. Tak zarejestrował nasz wariograf. Tak wykazała analiza. Zgadza się. Tak wyszło. Dziękuję. Dziękuję również. Zapraszam. Czy kiedykolwiek uprawiałeś seks w miejscu pracy? Czy marzy ci się uprawianie seksu w nietypowych miejscach? Czy podczas twojej pracy na statku zdarzyło się coś, o czym nie powiedziałbyś nigdy swojej żonie? Chciałem przygodę swojego życia, coś nowego w swoim życiu, żeby zaistniało. Pokazać się też w telewizji, od drugiej strony jest całkowicie inaczej niż się ogląda, wiadomo, w domu. Jestem dumna z mojego syna Mariusza, z jego zachowania, no i jestem zadowolona, że dostał się do tego programu. Mimo, że może finał bym chciała troszkę inny, ale jestem z tego zadowolona.